Siemano mordy, z tej strony Marcin Ator. Jesteśmy, Jarku, gdzie? Jesteśmy na prezentacji Jurge. Możesz nam pokazać. Możesz pokazać, tutaj już na razie z nami jest. Siemanko. Całe te. Chciałbyś zareklamować Discorda, czy co? Oczywiście. Zapraszam wszystkich na Discord, Rafał Bandic. Zgadza się? No oczywiście, najlepszy. Masz ten. Pokaż się kolegowi. Tak, dla proszę. Wszystkich fanatyków, fanów pirotechniki. Fajki też dobre. Nie, Radkowi dałem zrobić reklamy, ponieważ przykupił mnie taką oto kofolą prosto z Czech. Marcin jest bardzo łatwy do przykupienia. Zero cukru. Na razie ludzie się zbierają, jest ich coraz więcej. Zjedliśmy sobie małe co nieco. Pyszne jedzonko. Posłuchaj na chwilę, kolego. Takie coś na wejściu. O, takie właśnie. Co zawiera? Środek. Jakieś gadżety. Tu jest podstawka do ładowania bezprzewodowego. Zooma nie robię, nie? Nie. Zoomka nie. Jakaś od Jurge. Takie coś, fajny bajer, ale to jest typu... Oj. Coś starego. Już zepsułem. Ale fajnie. Znaczy typu te stare, wiesz, takie wejście. USB jeszcze. Card. Smycz. Bardzo od fajna. No. Załóż nasz i od razu, jak ładnie się prezentuje. Na wielkiej klacie Marcina Tora. A masz klucze od chaty? Nie mam właśnie, no. Ja dzisiaj u ciebie. To ci poszczę kluczy od fondy. To chyba tyle było, nie? To jeszcze było więcej. Jeszcze jedno pudełeczko było. Co było? Pudełeczko jeszcze jest. Okej, wytrzyma to jeszcze, drugi przyjacielu. Jorkę. Mamy rozpiskę. Ty, nie, poczekaj. O, którą zobaczycie wkrótce. Teraz pokażemy. Ogólnie przyjechaliśmy też, żeby poznać... Ty otwierasz do piwa? Tak. Ej, to mi się najbardziej podoba. To jest wieszak z kluczami chyba dla mnie. Ja się cieszę, że dla mnie to otwierasz, bo ja jestem piwosz. Widać? Widać. Git. Długopis. Będę wam autografy tutaj dawał. Tak. Będziemy sobie zakreślać interesujące nas pozycje. A co ciekawe, moi drodzy, czekajcie, sobie tu wsadzę, żeby nie wypadło. Zobaczcie, co my tutaj będziemy mieli. Która to była strona? Mawańtarz może? Wiesz, chyba 8 albo 10. Na 8 od razu. Okay. Czekajcie, to jeszcze dalej. Nie. Jeszcze i tu. Kugelbomben, tak zwane bomby kuliste. Tak zwane ale szelki. Podobno ma 12 cali. 8 cali, 12 cali, cena 426 zł brutto. Sztuka. Uwagi, poproszę 20 na Sylwestra. Odpalone jednocześnie. Odpalone jednocześnie. No tak, tutaj mamy całą listę prezentacji. Będzie pogoda na razie świetna. Tak. No ogólnie przyjechaliśmy też poznać nowe osobistości. Na tym spotkaniu. Które są miejscu, oczywiście. Tak, które są. Chcesz pokazać towar, jaki będzie odpalany? Oczywiście, że tak. Tak. Ci pokażę wam towar. Chodź. To idziemy. Chodźcie śmiało. Nagrywaj co tam chcesz, pokazuj światu, jak to jest. Pokaż wózek golfowy. A, moja kofola. Ogólnie teren bardzo fajny. Miejsce naprawdę bardzo dobre. Pokaż, jak jest dobrze, wiesz, poczęstunek. Tak. Pokaż szopka. Tu jest szopek. Korektor i... Witam. Cześć. I robię podwyższenie. Dzień dobry. Marcin. Właśnie tutaj mamy towar, który będzie przestrzeliwany. Znaczy jego część towaru. Znaczy jego część. Ty, fajne te koszyki, ja bym chciał tak. Trzeba poprosić Jorgę. Wiesz co bym chciał? Naprawdę piękne kolory, pirosze. Adrenalin? Adrenalin wiem, dzwonił ostatnio do mnie ziomek, pozdrawiam. I chciał ją. Sebastian. Cyberatak zdobaliśmy za robisty. Proszę mówić do kamery. To będzie musimy reklamować. Cyberatak za robisty. Czekaj, tu włos jakiś jest. O, jedna z najlepszych wulkanów. Tak, bardzo fajny wulkan od Jorge. Dokładnie tak. Jeszcze wam tutaj pokażę z bliska, tutaj poczekajcie. Zaroczny hit. Poczekajcie, bardzo fajne stroje. O! Bardzo fajna wyrzutnia i od W408. A w tym roku ma potężne uderzenie? Najpiękniejsza. Tak. Ona ma... tu stojący. Ona ma crackling, nie? Ona ma crackling. Crackling, no, cracklingowa. Tak. Zobacz, Jarek, są tutaj... Najpiękniejszą. Oj, tak. Są tutaj, ale na stanie nie ma. No właśnie nie ma, to jest nowość. Nie, to nie jest to. To jest nowość, w zeszłym roku już była. Bo nie było Firomaxa PXZ212, ona weszła. Dokładnie tak. Tu są rzymskie ognie, od mniejszych po większe. O, tu muszę pokazać wam coś. Space Knight też jeden z hitów. A już tutaj gdzieś tego? Hektora? Hektor. Nie ma. Dragon też zarobista kostka, myśl na Sylwestra. A Cybera, tak ile za sam dole, nie powiedziałeś nic? Powiedziałem. King Kong. Pandora. Pandora też spoko. Tu jest jakaś ukryta wyrzutnia. Bomba. Zaraz sprawdzimy. Zobacz, Jarek, pokażemy wam wszystko. Co ty robisz? Tutaj tylko chcę pokazać. To jest bardzo, chyba jeden z większych campoutów teraz od Jorge. Ale wielki ten campout.
No. Bardziej masz czas. No. Ale mały kaliber strasznie. Nie, multikaliber. Nie zrobisz. A tu jest jedna z lepszych kostek też. Bardzo fajnie wychodzi cenowo testosteron. Zarąbista ta. Zarąbista mina cracklingowa. Tak. Fajny, bardzo fajny crackling, duży. Jak na 20 mm. Nazwie. Która? Wdzięcznej nazwie. Kamasutra, tak, tak, tak. O, Kamasutra. No. Także zapowiada się całkiem ciekawie. Bardzo ciekawie. Nowości ogólnie w tym roku Jorgle wyprzedza na polskim rynku, naprawdę. Szacun. Tak, robi wrażenie. Robi wrażenie. Oj tak, Jorgle jest na prowadzeniu. W tym roku tak. Tak. Bardzo fajnie prezentuje. Jak to mówiłem, the besta. The best. To jest, jesteśmy w Crazy Rider jeszcze. My większość z tego odpalaliśmy już w sumie. A Pterodaktyla nie widzieliśmy. No wszystkie nie. No i ogólnie pojawiły się nowe FP3, nie? Których tutaj nie widzę. W samochodzie. Kurde. Po 20 pakowane. Po 20 pakowane, ale... 8 grama na sztukę gramatura. Morka, masz jaka duża wyrzutnia. Dzisiaj testowałem je z Szopkiem i powiem wam, że są... O, a zobacz, przeciętne, nie są złe. Zobacz, a to jest F4, uważaj. Nasz ulubiony właśnie Krystiana, pirotechnicznie pozdrawiamy. Diabełki na F4. Pozdro, Chris. No pewnie, widziałeś diabełki na F4? No. Dzieciarek, pokaż, jak to ładnie wygląda. Chodź tam, widzę. Nie wyjdziemy chyba tędy. Tutaj się jeszcze pirmorabę nagrać. Byli? No, zaraz pójdziemy. Ogólnie tak prezentuje się teren. Tam będzie odpalane wszystko. I mamy na zielono akurat zrobioną. Tutaj będziemy tutaj siedzieć. Powiem wam szczerze, że trzymam ogólnie tą kamerę pierwszy raz. I jak jest? Sztos, nie? Ogólnie jest zajebiście, ale też nie jest łatwo. Trzeba... Ciężko czy co? Wyczuć. Jak to mawiali w jednym filmie? Kamerę powiedziałeś, nie? Nie, ty. Ja, no ale tak. Ja, no ja. Ja teraz wstawię coś szybko taką stawkę, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Pełna profeska, panie Jarosławie. Tak. Kurde, robi wrażenie. Dobra, przechodzimy dalej. A wiesz co, ten sprzęt mi się nie podoba. A wiesz co, ten sprzęt mi się nie podoba, muszę go wyrzucić ze zdjęcia. Zobacz, tam są fontanny, nie wiem czy widać. Czemu palce na ten stół pokaż. Dużego zooma nie ma, ale masz w drugą stronę. Czemu masz? Nie mogę wyczuć. A tu jest. No, dużego zooma nie ma, ale widać ten stół? Widać. Tak. Więc tam będzie, tam dalej widzę rury, zobacz, tam daleko są rury. Wszelki pewnie. A nie masz zooma z tego względu, że jest szerokokątny? Szerokokątny, 16-28. Może cię tak nagrać, bo słońce ci pada. O tak, o. Potem wiecie, gdzie ja będę siedział. Wiecie co, powiem nam tutaj fajnie przyjechać w ogóle, dlatego... Tak. No wujku, powiedz tam fajnego masz. Mogę na kolanka, czy? Ba, tutaj będziemy siedzieć, będzie lecieć piosenka, bierzemy. Potem będzie lecieć jakaś pipidulka, nie bierzemy. No i tak do samego wieczoru, potem będzie szwedzki stół, biznesy i tak jak proszę państwa. Ale ogólnie podziękowania dla Jorge za zaproszenie. Tak, dziękujemy, że fajnie to bardzo. Jeszcze ktoś ma przyjechać, to jest tylko przyszedł. No i ogólnie za zaproszenie tutaj na... A, jeszcze tak. Testowanie waszych produktów w 2023 roku, prawda? Prawda. Jeszcze dobre. Moja przyjaciel trochę powiedział, że od nas, w sensie od ProBandic. Tak. Jaki parę prezesów ProBandic podjechać. Będą. Oni nie tutaj podjęli zaproszenia, ale i tak będą obserwowali ten piękny spektakl. Moja się już tam jest Beniu, do nas przyjechał. Tak. Do nas, znaczy też jest, nie? Do nas? Siema Beniu. Siemka, przywitaj się. Siema, to ja jestem, nie żadna podruba. To nie podruba, to jest oryginalny Beniu. Oryginał z Radomia prosto przyjechał. Tak. O, będzie się dzisiaj dużo działo, nie? Oj, będzie, bardzo dużo. Zakończymy sobie chyba tę część tutaj. Tak, nie będziemy tam nagrywać ludzi, jak spożywają jedzenie. Nie będziemy im przeszkadzać po prostu. Coś fajnego, to wam pokażemy, zostawcie łapkę w górę sobie dzwoneczek. No i co, zapraszamy na testy. Będzie, o, Michał, co jesz? Serniczek. Serniczek tak. I jakiegoś ptysia. Oczywiście pozdrawiamy Fajerwerki Shop. Fajerwerki Shop, tak. Dziękuję. Pozdrawiamy również. Tak. A i pamiętacie, że już jest nasza nowa, znaczy nasza nowa, stara nowa. Stara nowa. Jaka? Dragon Melody. Dragon Melody z... Niebawem test na kanale. Tak. I możecie ją zakupić u Michała. Tak, Fajerwerki Shop. Jeszcze za chwilę. I będzie u Marcina też. U mnie też. I pamiętacie, że jeszcze kod jest aktywny. Michała. Tak. Pyro Gang. Minus 15. Dokładnie tak. Więc widzimy się potem. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Czerwony. No zobacz, prześwietlony jest, nie? Zobacz, jaką jest idealnie. Fatalnie jest, panie, jeszcze na złom oddaj. Ty jesteś fatalny.
To jest zebra, tylko pokażę ci, że to jest przytona, ale to jest słońce. Co pan? Tutaj mam tylko kół. Nie. Stoisz w boku. To fajnie. Lubię reporty. Robi wrażenie. Fajnie. No wiesz, te które, te plastikowe. Zobacz, ja mam mocne prześwietlenie teraz. A ja nie, zobacz, zobacz, chodź, chodź tu. Ja bym musiał ISO zmniejszyć. O, to jest... Teraz ładnie poszło i nawet chyba poza zakres nie wyszło. To były te dzienne, zwykłe. Tak, i te przed chwilą też były dzienne. Tylko z hukiem. Jarek, i co, wpadło coś w oko na dziennej prezentacji? Tak. Spodobały mi się na F2 włoskie single shoty. Odhaczyłem sobie, że ten niebieski na pewno biorę go. Jakie to jest? Włoskie single shoty, ale tak. To były z hukiem czy nie? Kaliber 30, nie, bez huku, z tego względu, że to jest pirotechnika dzienna, dymowa i to będzie odpalone u mojego dziadka na 90. Okej. Okay. I ogólnie biorę dym czerwony i tutaj zaznaczyłem niebieski. Owe mi się podobają i jeszcze do tego szybko, te hukowe też mi się podobają, ale ogólnie w mieście to są mega głośne, więc na razie ich nie biorę. To jest F2, no F4 to już niestety... No i no nie dla nas? Nie dla nas. I na co teraz czekamy? Teraz ogólnie potem idą... Na noc, na nocne ogólnie oczywiście. Flara, tak, flary. F4 też będzie, szeleczki będą, tak. Pokazywał się wam wcześniej. My tutaj sobie szybko, po małym piwku, kawka. Dzisiaj nie odpalamy, więc można sobie wypić coś trochę. Oczywiście, że tak. I no. To za nas ludzie i sprzęt. Dokładnie. Także... Tam już się wszędzie rozstawiają, ludzie siedzą sobie. No. Tu macie kod QR do zeskanowania, do chłopaków Jorgę, także możecie sobie... Lecimy dalej. Yo. No. Kamil, zapraszam, ale do brata idę urodzić. Item number 21, stage fireworks. 3 pieces in a row. Okay, JB 18 razy z kolei. Dobrze zbito są. JB 18 to jest. Jak nie? No to 18, to jest ile plus i plus. Wszystko na 100%. Nie, 7 metrów. 7 metrów. Nie, nie, nie. To są killery, a czy się nazywa ze czwórka jakaś? Thank you.
teraz fontanny amatorskiej klasy. Trochę temperaturę zeszło, no i zrobili mi zorientowanie. Masz krzywo ekran, widzę od razu. Poziomice sobie włączył ustaw. No po co? Tak jest. Colors. Item number 31. Skąd wolę? Kolejny numer 30. Ładny, ale się unosi długo. A teraz czterocalowe bomby. Now 4 inch shells. Ładny gost. Pozycja. And now Italian. Farfala. Porridge. It's so beautiful. Nice. No i teraz takich z 30 sztuk. Me gusta.
przechodzimy do... Ośmiocalowa bomba, 8 inch. I kolejna, and another one. Rzymskie ognie produkcji włoskiej. Pozycja 69.
jak hamująca Honda. Item number 71. Yes, please. Kolejna pozycja 72. Następna pozycja 73. Pozycja numer 74, single shots. Now a few items. Single shots. 75. Thank you.
96. And item number 96. Numer 103. Kolejna wyrzutnia, item number 110. Stefan? Hektor właśnie. Stefan? Zygmunt. Bardzo ładnie. Tak.
pełne efekty, jak nie są ładne dobicie, nie jest okrojony efekt połówkowy, pełne, bardzo ładne. I kolejna. Rzut. Bombard. A. Świetny. And another item, number 150. Mamy już ten efekt. Ładuje się. Hołd jeden, blokowanie ostrości trzyma cały czas. I to jest fajne, ogony ci, tajle, miny, jest grub. No tyle. I kolejny numer, and again, compound battery, class 2. Sterta poli. Co się? Pierwszy film. Kopnięty. Tak, podkręcone. Robi. To samo. To samo. Słuchaj. Więcej dało się zjebać. Pokażę ci, jak się robi na compoundy na F3. Wypiję, że F4 wypiję, że te pływa na F3 i przyklepię. Co prawie? Nie no, z 600 to jeszcze tak nie... Chociaż nie, zrobiłem raz. 600. Z kafera. No, nie było. Z kafera to 600.
A nie no, wy mieliście 300. Ale to czwórka, że wpiszę to na jamę. Nie, pan ma się już przyjechał. To jest nic jedyne, nie? Znam sposób, żeby nie było przerwy. Przecież do albo stopień na położenie. Nie, to musimy się nadzieć. Pal tego gnoju, to ma zapalić się. Nie ma być przerwy. To wszystko słuchajcie, mówimy. A, okej. Okay. To pozycja numer 126. CB10. Ale to jest wiem, shake, nie? A lubię pełnego fana, nie? Do pokazu. Pełny fan tak, no. Pełny fan tak. Ale shaping już. Nie wiem, shaping, nie? To kurwa ciężko. Jakieś przebitki czy coś jeszcze. Wow. Godzilla? Nie. Mutant. Chyba od finału poszedł. Od finału poszedł, nie? Albo? O, jakie fajne mocno zobaczyło. Nie zrobił się celówka? 1,75. Ładny ma te tajne. Chyba najlepsza z tego. Jak ty tajne sobie ludzie, nie? Nie, jak dobra. Odwrotnie, od finału poszła. No. O. Lubię ten efekt, fajnie tak. Nie, jak się nazywasz? Często go szukałem. Zapytaj za szefa. Ale pan, już zjebali, nie? Jedno efektowe jakby. Mam jedną minutę właśnie tego efektu szukania. No i, o. I zobacz, już przemieszczony. To będzie trzeba tu zaciąć. Fajny pień. No już będzie trzeba wykroić trochę. Zobacz, no, kilka jest tych efektów pożądanych, no i będzie trzeba to pokroić. Ale okej. Co to za nazwa? Podoba mi się. 131. Cyklo chyba, nie? Tak. Trzymaj. And now we shoot professional batteries class F4. Battery professional class F4. Something for me, my friend. Pozycja numer 130. Pszczółki. 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 Czemu to jest na pszczółki? Bo zobaczę, jak idą mocno, jak mocno się rozchodzą od ilości krochu. Pozycja numer 133. Item 133. Proszę wytrzymaj mi baterię. Wow. Na chwilę, na chwilę. Piękno.
Wow. No i pięknie jada się zboże. Bardzo zapraszamy za rok. Bardzo dziękujemy za uwagę. Zapraszamy teraz. Jo. Jesteśmy po prezentacji. Jemy sobie tu kolacyjkę. Jest Ben, jest Michał, jest Lama. Głośnie. Jest Benek. Jest Michał w swojej wersji. Jest Lama. Tutaj inni ludzie się patrzą na mnie. To ten Lama. Tak. Zrób tak, jak Lama robi. Nie wiem, sobie prezentacja bardzo fajnie. Zobaczmy moim zdaniem kilku topowych produktów Godzilla Thor, nie? Ale F4 szeleczki, to jest top klasa, to widzieliście przed chwilą pewnie. Bardzo mi się podobały to też. Fajnie, jemy sobie teraz, jak mówiłem, gruneczkę jakieś pijemy. No i będziemy pomału spadać. A jeszcze wiecie, że trzeba trochę porozmawiać z którymi ludźmi. Ale ogólnie oceniam. Pyra z brzyczkiem? Ja. O. Ja tam był. Na podłodze znalazłem. Chcesz nie tam? Ogólnie oceniam prezentację. Na plus, bardzo fajnie. Fajnie ugościli. Zbliżamy się już praktycznie, można powiedzieć, do wczesnej jesieni. Zimno, zmarzliśmy. Oj tak. Dobrze, że zaopatrzeni dzisiaj w kurteczki tego. Także... Ostatni dzień mamy sierpnia. Od jutra wrzesień. No. Następna prezentacja. Wrzesień, szkoła, jeździ. Będzie 13 września. Też tam idziemy prawdopodobnie. Piromat. Jeszcze będzie triplex. A to 21 do tego. Mhm. Dokładnie. W międzyczasie 19 sierpnia. 19 września SR Piro. 20 września Magic Time. 21 triplex. Okej. Okay. Jakby nie było... Napiętym grafikiem to jest, że Super Power znowu wszedł w termin i fizycznie miało być zwieści internetowej 14 września, ale cóż, skoczyli na 19 sierpnia, co koliduje ze serpero. Września. Widzicie, ja żyję sierpniem. Szkoda mi tego miesiąca, że się kończy. No mi też. Koniec lata. Tak jest. Miłego wieczoru, już też poranka, nie wiemy kiedy oglądacie, także... No i jeżeli kochacie swoją mamę, zostawcie łapkę w górę. No ja zawsze ją kocham. Nie bądź nie tak jak ciebie. Nara.